Hej wszystkim, po raz kolejny witam was w Ace Attorney Investigations Miles Edgeworth. Ostatnio w epizodzie numer 2, Turnabout Airlines. Na pokład wsiadła Franziska von Karma, tak, Franziska powróciła i jest tak samo pewna siebie i popełnia takie same głupie błędy później jak do tej pory, więc w sumie niewiele się zmieniło. Ale tak, wsiadła na pokład, dołączyła do nas i z nami właśnie teraz bada okoliczności zgonu pana Ekbiego Hicksa. No i mniej więcej dzięki jej pomysłom, większość dowodów okazuje się teraz wskazywać na panią Teneiro, na tą samą stewardessę, która na początku myślała, że zrobił to Miles Edgeworth. No i cóż, wciąż pozostaje kilka... troszkę miejsca na wątpliwość, ponieważ właśnie teraz udajemy się do luku bagażowego, a podejrzewamy, że właśnie to w luku bagażowym mogło tak naprawdę dojść do morderstwa. Wow! A więc to jest luk bagażowy, ha? Uiii! Jest taki wielki! No jest całkiem duży jak na samolot. Ten samolot to jest model specjalny. Posiada zarówno niezwykle duży luk bagażowy, jak i ultraluksusowe wyposażenie pierwszej klasy. A więc to ma być prawdziwe miejsce zbrodni. Jest ku temu bardzo duże prawdopodobieństwo. To przecież dlatego tutaj jesteśmy, pamiętacie? Okej, a więc zacznijmy śledztwo, sir! Zacznijmy w rzeczy samej. Te walizki oczywiście od pani Teneiro się rzucają nam w oczy. Na święte walizki, panie Edgeworth! To wygląda na każdy model, jaki może pan wykorzystać w swoim życiu. To muszą być te pozostałości, których nie mogli sprzedać. Te same, których planują się pozbyć po tym, jak ten lot dobiegł końca. Malunek na nich jest naprawdę fajny, nie uważa pan? Praktycznie krzyczy do pana sztuka! O, a więc dlaczego nie miałby pan sobie kupić? Jestem pewien, że to da panu dużo szczęścia. Tak pan sądzi? Może tak zrobię. Niech to spojrzę. 12 tysięcy dolarów?! Chyba sobie odpuszczę. I oto pani Teneiro zastanawiała się, dlaczego się nie sprzedają. Potrzeba dwóch prac, żeby zapłacić za jedną. Serio? One kosztują 12 tysięcy za sztukę? Okej, okay. Pamiętacie jak mówiłem, że jej żałuję ostatnio? Okej. To jest najzwyczajniej w świecie głupie. Znaczy, to pewnie nie ona ustalała, no bądźmy szczerzy. To pewnie ci sami, którzy mniej więcej ustala... Nie wiem, czy to ona ustalała? Wątpię, bo... Myślę, że to bardziej szefostwo byłoby odpowiedzialne za takie rzeczy. Okej, więc cofam, jeszcze raz. Cofam moje cofnięcie. Czyli po prostu w bambuko ją zrobili szefowie tak naprawdę. Powiedzieli, a zrobimy konkurs, to poprawi morale pracowników i tak dalej, a później i tak nic z tym nie zrobimy. Z całą pewnością jednej tutaj brakuje. Co to jest za... przezroczysta substancja, na którą nadopnąłem. To wygląda na ślady odłamki szkła? O! No proszę. Myśląc logicznie, to powinny pochodzić z tych rozbitych okularów ofiary. W końcu możemy ten wątek z czymś połączyć. Myślę, że możemy jasno powiedzieć, że te fragmenty pochodzą z okularów ofiary. Ofiara przecież nosiła okulary, które zostały znalezione jako rozbite. Dokładnie o tym myślałem. Jestem pewien, że te odłamki dopasowałyby się do siebie z pozostałościami okularów. A więc ofiara tutaj była. Dokładnie tak jak przypuszczałem. A więc mówi pan, że prawdziwe miejsce zbrodni jest właśnie tutaj, sir? Czy to właśnie nie jest to, co przed chwilą chciałem powiedzieć? O! Naprawdę? Nie wiedziałem! Być może jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby wyciągnąć taką konkluzję.
Jednakże wiesz, że możliwość co do tego właśnie wskoczyła na zupełnie nowy poziom. Wszystko, co nam pozostało, to znalezienie narzędzia zbrodni. Walizka? Ej, o co chodzi z tą walizką, kolego? To jest to, co przyniosło ze sobą ofiara na pokład, sir. A więc ta walizka należała do pana Hicks. Nie sądzę, że będzie miał coś przeciwko, jeżeli zajrzymy do środka. Nie ma tutaj nic niecodziennego, sir. Chwileczkę. Plik? Jest tutaj zdjęcie pani Von Carmel, sir. Wygląda na to, że to jest profil franciszki. Dlaczego pan Hicks miałby jej plik? Przybyłaś na miejsce zbrodni przed detektywem Gavish, zgadza się? I później natychmiast zaczęłaś prowadzić śledztwo. Wyglądałoby mi na to, że coś się przyniosło na to lotnisko, co nie było związanego jeszcze z morderstwem. Tak, tak było. A więc czemu tutaj byłaś? Podejrzałam za pewną międzynarodową zbrodnią na poziomie rządowym. Ale to było zbyt dużo dla jednej osoby. A więc zdecydowano, że miałam prowadzić to śledztwo w współpracy z Interpolem. Czyli z międzynarodową policją. Interpol jest to zamieszany? To jest ściśle tajna operacja, a więc nie mogę powiedzieć więcej niż teraz. Jednakże... Biorąc pod uwagę, że pan Hicks miał przy sobie profil franciszki, sądzę, że jest bardzo prawdopodobne, że to jest osoba, z którą miała współpracować. Albo to, albo się w niej zakochał. A myślę, że bardziej prawdopodobna jest pierwsza teoria. A teraz... Dlaczego pan Hicks miałby dokumenty dotyczące franciszki? O! Już wiem! Założa się, że jest wielkim fanem pani Von Carmel, sir! Franciszka powiedziała, że przybyła tutaj na lotnisko w związku ze śledztwem, które prowadził Interpol. Może pan Hicks słyszał, że tutaj przyjdzie i za nią podążał? Detektywie, sądzę, że bardziej prawdopodobnym jest, że pan Hicks jest w istocie agentem Interpolu Hicksem. Znaczy, no, Hicksem, agentem Interpolu, o taką ładniej powiedzieć. Myślę, że Franciszka ma nam coś do wytłumaczenia. Stała tuż obok, ale chyba nie zwróciła uwagi na to, co mówiliśmy. A więc przyszłaś tutaj, żeby spotkać się z ofiarą, prawda? Nonsens! O czym ty mówisz? Odnaleźliśmy w jego walizce profil dotyczący... ciebie. Przypuszczam, że był przygotowany, żeby mógł cię rozpoznać, kiedy już wylądujemy. Co sprawia, że nie jest to żaden pan Hicks, ale w istocie agent Interpolu Hicks. Czyż nie tak? Powinnam się domyślić, że to rozpracujesz, Miles. Ale wygląda na to, że oni go dorwali jako pierwszego. A więc naprawdę przyszłaś tutaj, aby porozmawiać z agentem Interpolu? Tak. Agent Hicks był na tropie bardzo dużego gangu przemytniczego. Był pod przykrywką, aby zbadać tę zbrodnię. I to ja umieściłam go przy tej sprawie. Miałam otrzymać od niego telefon, kiedy już wyląduję. Nigdy nie spodziewałam się, że zamiast tego odbiorę telefon, w którym powiedzą mi, że został zamordowany. Myślę, że mamy teraz sporo decydujących dowodów. Że agent Hicks przyszedł tutaj do holu bagażowego. Ale co robił tutaj, sir? Tutaj nie ma nic poza bagażem! O! Już łapię! Może po prostu zapomniał czegoś ze swojej walizki i przyszedł tutaj, aby to odzyskać! Au! Agent Hicks przyszedł tutaj z powodu swojej pracy. Tego jestem pewna. Tak, jestem pewien, że przyszedł tutaj, aby zbadać coś w związku z tą operacją przemytniczą, w której prowadził sprawę. Franciszka, wiesz, co dokładnie chciał zrobić, żeby podążać ich śladem? Nie. Niestety miałem się o tym dowiedzieć po tym, jak wyląduje. Rozumiem. Ale to przynosi mi na myśl jeszcze jedno pytanie.
Normalny pasażer nie dotarłby do tego luku sam. A więc agent Hicks musiał po prostu zidentyfikować się dla jakiegoś członka załogi. I wszedł do tego luku bagażowego wraz z tą osobą. Tak, a później został tutaj zamordowany. Świadczył temu te kawałki szkła pochodzące z jego okularów. Wtedy zabójca włożył ciało agenta Hicksa do jednej z walizek i ta osoba weszła do windy. Ale podczas gdy nią jechała, samolot doświadczył turbulencji z powodu jego wstrząsów. Walizka otworzyła się i ciało agenta Hicksa wypadło. I około o tej samej porze jego... I w tym samym czasie wypadł również jego portfel, rzucając pieniądze po podłodze. Co wyjaśnia, dlaczego w windzie były porozrzucane banknoty. No, wygląda na to, że posuwamy się gwałtownie do przodu. Myślę, że teraz już jest całkowicie jasne, kto jest tutaj osobą winną. Co? Naprawdę, proszę pani? No nie, nie mów, że cały czas będzie oskarżać Rodę. Wiem, co sobie myślisz, Majesie Edgeworth. Ale zabójcą nie może być nikt inny, jak tylko pani Rhoda Tenneiro. Ona to naprawdę robi. Dobra, co o tym powiesz? Jeżeli to był człowiek załogi, każdy z nich mógł wpuścić agenta Hicksa do tego luku. Ale musimy tutaj pomyśleć o karcie, która umożliwia dostęp do windy, aby tu zejść. A jedyną osobą, która ma dostęp do takiej karty, jest pani Rhoda Tenneiro. Powiedziałabym, że jest to bardzo decydujący kawałek informacji. Nie zgodziłbyś się? Wiem, co próbuję mi teraz przekazać, ale nie jestem przekonany, czy to jest aż tak proste. Lecimy dalej. Okej, karta, to jest bardzo ważna rzecz. Ale jest wysoce nieprawdopodobne, że... Znaczy, jest wysoce prawdopodobnym, że ta karta mogła zostać ukradziona od pani Tenneiro. Wysoce prawdopodobne? Czy to jest najlepsza możliwość, która przychodzi ci na myśl? I ty śmiesz się nazywać następcą mojego ojca. Tak, cóż. Pomimo tego, że nie mam żadnych dowodów, ja... Bądź cicho. Jesteś jedną wielką porażką. Jest jeszcze więcej dowodów, które wskazują na panią Rhodę Tenneiro, wiesz? To nie jest tylko ta karta, która ujawnia jej tożsamość. Mówisz teraz o narzędziu zbrodni, skarbonce pana iFly? Tak. Ona jest także jedyną osobą, która posiada klucz, aby otworzyć wystawę. Co więcej, jest jeszcze kwestia klucza do wystawy, w której leżała ta skarbonka. Naciśnijmy. Ale to jest fałszywka? Stój, Marcie Edgeworth! Nie masz żadnych dowodów, że to jest fałszywe narzędzie zbrodni. Jeżeli wciąż będziesz co do tego nalegać... A więc... Gdzie jest prawdziwe narzędzie zbrodni i dokąd zniknęło? O-o. Jak widzę, nie masz nic do powiedzenia. Nie dziwi mnie to. W końcu wiesz dobrze, że przeszukaliśmy cały ten luk i nic nie znaleźliśmy. Musi być jakiś sposób. Musi być jakiś sposób, który pomoże mi ustalić, że to ta skarbonka była narzędziem zbrodni. Co powinno być zbadane, żeby ustalić nam autentyczność narzędzia zbrodni? Sama skarbonka, miejsce zbrodni, ciało. Ciało, ponieważ jeżeli okazałoby się, że przyczyną zgonu Hicksa nie był tak naprawdę cios w głowę, to by ustaliło, że narzędziem zbrodni nie była to skarbonka. Franziska, sądzę, że zbyt szybko przeskoczyłaś do konkluzji. O, czyżby? Tak. Nie mamy nawet jeszcze przecież raportu Sexy Zwłok.
A więc możemy chyba powiedzieć, że zbyt szybko przeskoczyłaś do przypuszczeń, kiedy musisz jeszcze zobaczyć, czy rana na głowie agenta Hicksa pokrywa się z tak zwanym narzędziem zbrodni. Nie chluj! Tak proszę pani! Dowiedz się, co ma na ten temat powiedzenia doktor. Chciałabym usłyszeć wyniki sekcji zwłok agenta Hicksa. Tak proszę pani! Gnaj, Gamszu, gnaj. Mamy wielki problem, panie Edgeworth! I wrócił. O co chodzi, detektywie? Wciąż przeprowadzają pełny raport, ale jest coś, co ustalili na 100%. Raportuj, w tej chwili. Doktor powiedział, że jest to jeden wielki ślad po uderzeniach ciągnący się od ramienia aż do środkowej części pleców. Z ramienia ofiary do jego środkowej części pleców? Jego rany były pokrywały tak dużą część ciała? Cóż, może to znak, że zabójca miał jakąś urazę przeciwko agentowi Hicks. To nie była tylko jego głowa. Zabójca dał z siebie wszystko i uderzył go kilkukrotnie, sir. Nie chluj! O co chodzi z tym... z tą urazą, którą miał zabójca wobec agenta Hicks? Czy rana na ciele głowy współgrała z narzędziem zbrodni, detektywie? O, cóż, mówią, że wciąż to badają, sir. Jesteś kompletnie bezużyteczny! Au! Sir! Już panu powiedziałem! Nie może pan tutaj wejść! Nie! Zejdźmy natychmiast z drogi! Co to jest za poruszenie? Mój bagaż! Mój bagaż! One są moje i domagam się, żebyście mi to zwrócili! Wciąż prowadzimy tu śledztwo. Proszę nas zrozumieć i uzbroić się w cierpliwość. A więc przypuszczam, że nie mam wyboru. W końcu. Chyba w końcu Hej! Co ty robisz? Nie masz nie pozostawiasz mi żadnego wyboru! Muszę przebić się siłą! Nie przejdziesz przeze mnie! To jest... Chwilka. To jest to! A więc o to przez cały czas chodziło! Co więcej, jest jeszcze kwestia klucza do wystawy, w której była ta skarbonka. To trafia do logiki. W końcu wiesz dobrze, że przeszukaliście cały ten dług i nic nie znaleźliście. To również trafia do logiki. Doktor powiedział, że jest to jeden wielki ślad po uderzeniach ciągnący się od ramienia aż do środkowej części pleców. I to również trafia do logiki, a więc przemyślmy to raz jeszcze. Po pierwsze, co było przyczyną tak naprawdę zgonu? Czy to była właśnie ta skarbonka? Nie sądzę, chyba że właśnie tak jak wymyślił Gamszu, ofiara byłaby, wiecie, uderzana wielokrotnie. To jest zbyt wielki ślad, żeby mogła to pozostawić tak mała rzecz. A więc możemy chyba dojść do ostatecznej konkluzji, że ta skarbonka nie jest narzędziem zbrodni. To jest pierwsza rzecz. Mamy przypuszczać, że zabójca uderzył ofiarę wielokrotnie. I to dlatego na jego całym ciele jest tyle śladów. Ale czy to jest prawidłowa konkluzja, patrząc na dowody? Ten ślad z jego ramienia aż do środkowej części pleców to jest jeden ciągły ślad. Co sugeruje dużo bardziej, że że było to zadane pojedynczym uderzeniem. Jeżeli to jest prawda, wtedy możemy uznać, że skarbonka jest zbyt małą rzeczą, która mogła zadać takie obrażenia. A więc narzędzie zbrodni to musi być coś, co jest dużo, dużo większe. A więc broń, której nie mogliśmy znaleźć, i broń, która jest bardzo duża. Jeżeli szukalibyśmy czegoś, co jest bardzo wielkie, pomyślelibyśmy, że to by się rzucało w oczy. Ale jak dotąd nie znaleźliśmy nic, co przypomina takie narzędzie zbrodni. Być może, tylko być może, to było coś, co przeoczyliśmy od samego początku.
ponieważ normalnie to jest zbyt niemożliwie wielka rzecz, na którą moglibyśmy uważać. O co chodzi? Czy on próbował skoczyć aż tutaj? Franziska! Co? Czego chcesz? Znalazłem to, Franziska. Znalazłem prawdziwe narzędzie zbrodni. Tak? On naprawdę skoczył! Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego aż do tej chwili, ale... odpowiedź była tuż przed nami przez cały czas. On może być ranny! Powinniśmy go sprawdzić, czy jest cały! I znowu wyrywasz się ze swoimi przypuszczeniami. Powinieneś już może przestać. I to dobiega od osoby, która biczuje każdą każdego człowieka, którego spotyka. Tak czy inaczej, jeżeli naprawdę jesteś prokuratorem, to poprzesz to dowodem. Wy dwoje nawet mnie nie słuchacie, prawda? No dalej, pokaż mi te prawdziwe narzędzie zbrodni, o którym mówisz. Jasne, że nie mamy tego w organizerze, no... to jest troszkę zbyt duża rzecz, żeby ją schować do kieszeni. Nie mam żadnego dowodu, który chcę ci pokazać. Głupawe rozumowanie głupiego głupca! What? Aha, głupawe rozumienie jak na głupiego głupca, który głupio... Nie! Dobra, głupawe rozumowanie jak na głupiego głupca. Pochodzące od głupiego głupka, który miał mnie ogłupić. Co masz na myśli, mówiąc, że nie mam żadnych dowodów, które mogę pokazać? Być może powinienem to ująć w ten sposób, że to, co spowodowało śmierć agenta Hicks, jest coś, czego nie mogę wziąć w ręce. Wybacz mi, ale chyba rozpracowałem, co było prawdziwą przyczyną zgona. Zgonu. Nie wiem, czemu mnie to tak rozśmieszyło. Uduszenie, upadek z wysokości, lub też... strangulation, a uduszenie to w sumie jest prawie, że to samo. Tylko, że miał się udusić, bo po prostu zabrakło mu powietrza, lub miał się udusić, ponieważ ktoś pomógł mu w tym, łagodnie mówiąc. Ale oczywiście, że nie. Oczywiście, że jak większość z was pewnie się domyśla, tak samo jak LeBlanc przed chwilą wypadł zza poręczy i poleciał w dół, tak samo agent Hicks spadł z wysokości i zginął. Tak samo jak LeBlanc teraz. No dobra, on nie zginął, ale... ofiara spadła z wielkiej wysokości i w związku z tym zginęła. W innych słowach, prawdziwą przyczyną zgonu był upadek z wysokości. On... upadł z wysokości? Tak. To jest jedyna prawdopodobna możliwość. Ofiara ma bardzo duży ślad na swoich plecach i na swojej głowie. Jedynym racjonalnym wytłumaczeniem tych obrażeń byłoby to, że po prostu spadł z wysokości. Ale do morderstwa doszło na pokładzie samolotu! Wiem. A więc czy uznajesz, że było w tym samolocie jakieś miejsce, z którego mógł upaść i zginąć? Jak powiedziałem wcześniej, odpowiedź była przed naszymi oczyma przez cały czas. Ty nie możesz mieć na myśli, że... Tak, mam to na myśli. Ofiara wypadła z tamtych schodów prosto na płytę tego luku bagażowego. Co? A więc... mamy kłopoty! Chyba mamy na naszych głowach kolejne ciało! Nie, z takiej wysokości nie mógłby zginąć. Poza tym jego brzuch pewnie zamortyzował... znaczy nie upadł na brzuch, ale amortyzacja była. Hej ty! Powiedz, że jeszcze żyjesz, kolego! Siedź cicho! Czemu krzyczysz? On żyje! W sumie... to nie jest dobrze dla nas. No i proszę, Milesie Edgeworth. To nie jest możliwe, że agent Hicks spadł z wysokości i zginął. Ten mężczyzna jest na to żyjącym dowodem. Przypuszczam, że to by się zgadzało, biorąc pod uwagę obecne okoliczności. Obecne okoliczności? Co to ma niby oznaczać? Przypuśćmy, że ten wielki ładunek, na którym on wylądował teraz, jego tu wcześniej nie było. Co by się wydarzyło wtedy?
Na 100% byłby z niego borgiński placek, sir. Przypuszczam, że ten człowiek nie mógłby oddychać. Ale prawdopodobieństwo, że tego ładunku nie było... jest bardzo małe. A więc nie ma sensu, abyśmy się zastanawiali nad twoimi niedorzecznymi... teoriami. Być może ten ładunek teraz tam stoi, ale nie ma żadnego dowodu, że był tam o godzinie morderstwa. Ha! Mówisz tak, jakby było okienko czasu, kiedy ładunek mógłby się tam nie znajdować. A, ależ był taki odstęp czasowy. Co? Czego mogę użyć, aby pokazać jej, że było możliwe, że ładunek nie był zawsze na tamtym miejscu? Zastanawiam się, chyba chodzi o ten fragment. Pomiędzy 4 a 5 samolot wylądował na chwilę w kraju Republiki Zengfa po to, aby zatankować i po to, aby wyładować i władować na pokład troszkę towarów. A więc, teoretycznie, jeżeli ten ładunek był załadowany w Zengfa, to by automatycznie oznaczało, że nie był w tym miejscu przez cały czas. Tak więc, take that! Tankowaliście w Republice Zengfa? Tak. Mieliśmy krótki postój z Zengfa, żeby zatankować. Ale to nie był jedyny powód, dla którego tam się zatrzymaliśmy. Przenieśliśmy także troszkę ładunku. A więc co jeżeli ten ładunek, o którym teraz mówimy, był przetransferowany na pokład właśnie wtedy? Żeby dalej udowodnić to, o co mi chodzi, rzućmy okiem na ładunek, który znajduje się obok. A! Tam jest napisane Zengfa Express! Zgadza się. Co oznacza, że ten ładunek został załadowany właśnie w Zengfa? A teraz, co jeżeli ładunek, o którym mówimy, został załadowany również wtedy? To by oznaczało, że ten ładunek nie był tutaj podczas fragmentu lotu z Europy do Zengfa. Co sprawia, że mamy tutaj okienko czasowe, w którym agent Hicks mógł spaść z wysokości i zginąć. A, ale twoja teoria jest wciąż bardzo daleka od prawdy. A więc pozwól mi... a więc zaoferuj mi szansę, żebym udowodnił, jak bardzo ona jest prawdopodobna. Pierwszą rzeczą, jaką powinienem zrobić, jest zbadanie tych dwóch ładunków. A więc zróbmy to. Wygląda na to, że dochodzimy już coraz bliżej interesujących faktów. To jest naprawdę wielki ładunek. Jest tutaj jakaś plakietka, se. Zobaczmy. Statua Alifa Czerwonego? Nigdy o tym nie słyszałem. Ja również nie, ale powinniśmy interesować się tylko tym, czy ten ładunek stał tutaj w miejscu o godzinie morderstwa. A więc zabierzmy się do roboty, se. Szajze! O się uda! Ależ wy! Nie śmieszcie... nie ważcie się dotykać mojej własności bez pozwolenia! A! Nie wpadaj tak na nas, kolego! A więc to należy do pana LeBlanc, prawda? Powinienem zobaczyć, czego mogę się od niego dowiedzieć. A więc myślę, że ten wielki ładunek należy do pana, panie LeBlanc. Oczywiście, że należy do mnie! Jest to bezcenne ciało sztuki prosto z Europy. Ta statua Alifa Czerwonego jest warta 10 milionów centów. Nie! Może nawet dużo, dużo więcej! Powód pana LeBlanc, żeby wybrać akurat ten lot, to musiał być właśnie ten samolot. 10 milionów centów? Sugeruję, żeby przestał pan obliczać, ile to paczek makaronu, detektywie. Kurde, jak pan to robi? Mam wrażenie, że robi się pan coraz lepszy w odczytywaniu moich myśli każdego roku. Pomimo tego, iż przyznaję rację, że moje umiejętności mogą się rozwijać z każdym obrotem planety wokół Słońca, mam pewne wrażenie, że on zamiast tego obraca się cały czas w miejscu. Hej, panie Edgeworth!
A więc 10 milionów centów. Mówimy o euro czy dolarach? A czy to ma jakiś związek z naszą sprawą? Panie LeBlanc, istnieje pewna szansa, że pana ładunek jest powiązany z naszą sprawą o morderstwo. Zastanawiałem się, czy moglibyśmy to obejrzeć. To jest bardzo cenne dzieło sztuki, a więc nie! Brak dotykania! To ciekawe. Ponieważ agent Hicks był odpowiedzialny za rozpracowanie gangu, który był gangiem, który przemycał no coś tam. A jeżeli to jest bezcenne dzieło sztuki, no to jest jak dla mnie idealna rzecz, którą można by przeszmuglować. Więc no cóż, połączmy te dwa punkty. Jeżeli pan LeBlanc ma coś wspólnego z gangiem przemytników, wtedy jest możliwe, że ta fałszywa statua była przyniesiona na pokład w Zengfa. Myślę, że musimy go o to spytać. Co do pana statuły, panie LeBlanc? Zastanawiam się, czy to może być fałszywka. Co? Jak śmiesz mówić, że moje dzieła sztuki są fałszywe? Podejrzewam, że pana statua mogła być celem międzynarodowego gangu przemytników. Nie mów takich fanatycznych rzeczy! Ci złodzieje nie ośmieliliby się. Mam tutaj potwierdzenie ładunku, właśnie tutaj. Czy ma pan na myśli certyfikat ładunkowy? Panie Zink LeBlanc, dlaczego nie powiedział pan o tym wcześniej? Proszę nam to pokazać. Nie mogę tego odczytać. Co jest tu napisane? Jest tutaj napisane jasne jak słońce, że ładunek został załadowany na pokład w Europie. No i proszę, ma się Edward. Wielka szkoda. A więc ta statua była przyniesiona na pokład w Europie. Dokładnie tak, jak stoi tutaj w certyfikacie. Nie, to jest... Co oznacza, że nigdy nie było okienka czasu, kiedy statuły tutaj nie było? O-o. Myślę, edgy. Z całym szacunkiem nie zgadzam się. Nie możemy podważyć tej teorii, dopóki nie zobaczę statuły na własne oczy. A więc proszę bardzo. Możesz sam na nią spojrzeć i przekonać się, że mam rację. To jest... Wiem, że gdzieś wcześniej to widziałem. To jest Alif Czerwony? Dobiega z tego takie wielkie wrażenie sztuki. Mogę to wyczuć. Gamszu okazuje się być krytykiem sztuki ostatnio. Ta statua ma wielką wartość historyczną. Po tym, jak została ona odsłonięta w muzeum w Europie, przyniosłem ją do tego kraju, aby ją wystawić. To ciekawe. Wierzę, że jest tutaj wymagane głębsze spojrzenie. A więc to jest niesławna statua Alifa Czerwonego. O co chodzi, panie Edgeworth? Czy coś pan znalazł? Jest coś nie tak z tym obrazkiem. Powinniśmy to zbadać w większych detalach. Czyli mniej więcej dedukcja wkracza do akcji. Ważne są tutaj oczęta tej statuły. Nie wiem, czy pamiętacie, czy też nie. Ale jak spojrzymy na to zdjęcie, to możemy wysnuć, że nasza ofiara zrobiła zdjęcie właśnie tej samej statuły. Z jednym małym wyjątkiem. Oczy tej statuły są czerwone. Natomiast oczy statuły, którą mamy tutaj w luku bagażowym, są żółte. A więc możemy wysnuć, że to może być fałszywka. Te oczy są niebywale pomarańczowe, nie zgodziłby się pan? Tak, i to bardzo ładne. Przypominają mi o zachodach słońca, kiedy byłem w podstawówce, sir. Nie sądzę, że rozumie pan, o czym mówię. Nie, rozumiem. Ale to naprawdę jest niczym kolor słońca, kiedy zachodzi, sir. A, wspomnienia. Pamiętam, jak stałem w tym polu. Obracałem się, dopóki nie poczułem się, jakbym zwymiotował. Guzik mnie obchodzą zachody słońca. Skup się, detektywie. Jaki kolor oczu widzi pan na tych zdjęciach? Ha? A! Sir, one są czerwone. Tak, jak podejrzewałem. To
Ta statua to fałszywka. Panie LeBlanc. Czego chcesz? Nie widzisz, że jestem zajętym człowiekiem? Dam ci 2 sekundy, żebyś odpowiedział. Alif czerwony. Sądzę, że to jest pana duma i chwała, prawda? To jest największe trofeum w mojej europejskiej podróży. Czy wie pan dlaczego chciałem wejść w posiadanie tej statuły? Wszystko zaczęło się 17 lat temu. Lepiej niech pan weźmie krzesło, sir. Wygląda na to, że to będzie długa historia. Panie LeBlanc, bardzo mi przykro pana o tym informować. Ma pan ode mnie naprawdę głębokie wyrazy współczucia. O co chodzi? Współczucia? Za co? Jeszcze pan zobaczy. Chciałbym, aby porównał pan oczy. Ten wielki człowiek ma bardzo jasne i ładne oczy w porównaniu do pana. Nie mówiłem o nas. Miałem na myśli oczy statuły, która stoi przed nami i tej, która została uchwycona na tym zdjęciu. O co chodzi z tym nagłym krzykiem? To jest zdjęcie tej samej statuły, kiedy była wystawiana w muzeum w Europie. Teraz pan rozumie, panie LeBlanc? Statua przed nami to fałszywka. Fałszywka?! Wierzę, że jest potrzebne jeszcze głębsze śledztwo. Teraz, kiedy potwierdziliśmy, że to jest falsyfikat. Musi być tutaj jakiś dowód, który powie nam, że został przyniesiony na pokład w Zengfa. I zamierzam wam zaprezentować dowód, który usunie tę brakującą sprzeczność. Jest to ta płachta, ponieważ jak widzimy, statua stoi na płachcie innego ładunku. Sugeruje, że statua została przyniesiona później. Czy ten punkt jest jakoś powiązany z dowodami, które obecnie trzymam? Owszem, z ładunkiem z Zengfa. Ponieważ dzięki temu wiemy, że... dzięki temu wiemy mniej więcej, co było załadowane wcześniej. Teoretycznie, kiedy statua była przeniesiona w Europie, to by oznaczało, no, że stała tutaj przez cały czas. No i nie ma żadnego miejsca na wątpliwość, że wiecie, że statua stała tutaj przez cały czas, no i ofiara nie mogła spaść i przy tym zginąć. Jednakże teraz, skoro wiemy, że ta statua to fałszywka, musimy wysnuć, kiedy ona mogła została wnieść na pokład, zważywszy na to, że stoi na płachcie ładunku z Zengfa. Mamy tutaj jasną sprzeczność. O czym teraz mówisz? To jest tylko prosty przypadek, kiedy ładunek stoi na płachcie od innego ładunku. A! Przecież to nie jest możliwe! Ależ jest! To nie powinno wyglądać właśnie w taki sposób, ale statua stoi na płachcie. Ale skoro mówimy, że sąsiadujący kawałek dowodu został przeniesiony w Zengfa, nie ma żadnego sposobu, że część tego ładunku mogła wylądować pod czymś z Europy. Co oznacza, że ta fałszywa statua została przeniesiona na pokład w Zengfa. Ale wtedy, co powiesz na ten certyfikat ładunkowy? Pozwolisz, że zapytam w zamian, co z agentem Hicks? Dlaczego przyszedł tutaj w środku lotu? Jest tylko jeden powód, dla którego miałby to robić. Aby zdobyć dowody ku działalności przestępczej, która miała miejsce na pokładzie tego samolotu. Tak właśnie mówisz, ale nie wierzę, że musiał to robić akurat w trakcie lotu. Mógł po prostu zaczekać i zbadać cały ładunek po tym, jak samolot wylądował. To może być prawda, jednakże wszystko ułożyłaś sobie na opak, Franziska. Pewnie, agent Hicks mógł zaczekać do czasu, kiedy samolot wyląduje. Ale miał inny powód, dla którego przyszedł do tego luku bagażowego. Przypuśćmy, że dowiedział się o fałszywce na lotnisku. To by miało miejsce po tym, jak doszło do zamiany. Wtedy podejrzenie naturalnie wpadłoby na właściciela tej statuły, który nie miałby możliwości, żeby o tym się dowiedzieć, że statua została zamieniona. Co oznacza,
że jest ktoś, kto jest wplątany w fałszowanie lub też modyfikowanie certyfikatów ładunkowych. Czyli prawdopodobnie ten certyfikat to jest fałszywka. Okej. Przypuszczam, że ofiara wiedziała, że prawdziwa wersja statuły została niepodmieniona, ha? Tak. Na początku wydawało nam się, że to zdjęcie jest niczym więcej jak tylko prostą pamiątką. Ale tak naprawdę zostało ono zrobione jako dokument porównawczy. Następnie agent Hicks musiał zabezpieczyć dowód, że doszło do aktu przemytnictwa. Zszedł do tego luku, aby zrobić zdjęcie dla statuły. No właśnie, tutaj było całkiem pusto, tuż przed tym jak fałszywa statua miała zostać załadowana. Sama fotografia, która zawierała dowód przemyconego ładunku, byłaby wystarczającym dowodem. W końcu wszystko, co musiał później zrobić, to zadzwonić do policji Zengfa i zabezpieczyć tamtejszy ładunek. Dokładnie tak. I to tylko udowadnia moją teorię. Jeżeli statuły nie było w luku bagażowym podczas fragmentu podróży z Europy do Zengfa, tutaj znajdowałoby się wystarczająco dużo miejsca, przez które agent Hicks mógł spaść i zginąć. Oficerze! Proszę przesunąć natychmiast tą statuę. Chcę dokładnego badania płyty, która znajduje się pod nią. W tej chwili! Pani von Karma! Jestem gotowy, aby zgłosić dowody, które znaleźliśmy. Śmiało. Po przeniesieniu statuły Alifa Czerwonego przetestowaliśmy płytę luminolem i otrzymaliśmy reakcję. Rozumiem. A więc była reakcja na luminol. To oznacza, że w tym miejscu znajdowała się krew. Czy możemy już przestać się na to patrzeć? Wyglądałoby na to, że moje dedukcje jednak się zgadzały. Przypuszczam, że na to by wyglądało. A więc winowajca oczyścił krew. W jaki sposób miałby to zrobić? W jaki sposób zabójca oczyścił krew? Łatwe. Zabójca użył tego krwistego ubrania, które znalazłem, po czym schował je do walizki. Rozumiem. Musiał on wysprzątać całą krew, zanim samolot wylądował w Zengfa. Tak, ponieważ w przeciwnym razie ludzie, którzy ładowali statuę, by ją odkryli. A więc mówicie, że do morderstwa doszło zanim samolot wylądował z Zengfa? Nie ma innego logicznego wytłumaczenia. Ale jeżeli to byłaby prawda, wtedy to rzuca zeznania pewnej osoby w wątpliwość. Jeżeli do morderstwa doszło przed tym, jak wylądowaliśmy w Zengfa, wtedy ta osoba staje się główną podejrzaną. Pani Tenero, pani Mill, pan LeBlanc. Pani Mill mówiła nam mniej więcej... Mniej więcej to. Pan Eggby Hicks był na swoim miejscu, zanim ponownie wystartowaliśmy o 5. Jednakże my teraz wiemy, że agent Hicks udał się rzekomo do luku bagażowego, aby zrobić zdjęcie dla statuły. Proszę przypomnieć sobie zeznania pani Mill co do agenta Hicks, co do tego, kiedy tankowaliśmy w Zengfa. Widziałam, jak pan Hicks siedział o 5 w swoim miejscu, wiecie? Uznaję, że agent Hicks żył, kiedy wzywał stewardessy, ale... To przeczy faktom, sir! Ale dlaczego miałaby o tym kłamać? Myślę, że jedyną osobą, która może nam na to odpowiedzieć, jest sama pani Mill. No, ale panią Mill będziemy przysłuchiwać w finale epizodu numer 2 Turnabout Airlines. Wygląda na to, że mamy już osobę, która jest odpowiedzialna za to wszystko. Jak widzicie, mamy teraz dosyć szybkie tak naprawdę dni, bardzo, bardzo krótkie można powiedzieć. I fakt, czasami ma miejsce mniej więcej takie coś, że części pomiędzy save pointami czy checkpointami są dosyć krótkie, a niekiedy są strasznie, strasznie długie. No ale cóż, dzisiaj tak naprawdę był chyba najbardziej owocny dzień ze wszystkich, bo nie wiem jak wam, ale mi się naprawdę podobał moment, w którym Edgeworth miał ten wielki moment eureki, kiedy
tak naprawdę wytłumaczyliśmy bardzo dużo faktów jednym losowym wydarzeniem. Kiedy to LeBlanc właśnie wyleciał za, wiecie, barierki i poleciał w dół i wtedy Edgeworth połączył wszystkie elementy układanki w logiczną całość. Nie wiem, może znowu to przez tą muzykę, ale w każdym razie bardzo, bardzo fajna rzecz. Troszkę, kiedy pierwszy raz to grałem, to troszkę gubił mnie ten fakt z tytułami, że myślę sobie, kurde, przecież już nie wiem, pogubiło mi się, w Zenkwa było ładowane, później w Europie i tak dalej, i tak dalej. I później dopiero się spatrzyłem, że statuły tam nie było, no a później był załadowany ładunek Zenkwa, a później miała być dopiero załadowana statua. Natomiast no, podczas lotu Europa Zenkwa nie było tam statuły i agent Hicks mógł zginąć. Zanim się spatrzyłem, to właśnie Gamszu, o dziwo Gamszu, musiał mi to wytłumaczyć. No ale czasami tak jest w serii Ace Attorney, że zazwyczaj wiesz naprzód tak naprawdę co się stało, a postacie tak błądzą i tak dochodzą, wiecie, jeden dialog po drugim, a w jednej chwili, kilka dialogów później, postacie mówią, a więc o to chodzi i proszę cię o zaprezentowanie dowodów, a ty kompletnie nie wiesz o co im chodzi. Czasami właśnie tak dziwnie jest z tą serią. Ale nie, to nie tyczy się tylko tej gry, mówię serią. Zazwyczaj ja to wyjaśniam, ale tutaj tylko chciałem wspomnieć, że na początku troszkę się z tym gubiłem, nie teraz, jak grałem w tą grę po raz pierwszy. No cóż, jak mówię, następna część, czy tam następne części epizodu Turnabout Airlines będą ostatnimi w tym epizodzie. Więc cóż, na dzisiaj będę się z wami żegnał, pozdrawiam was, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie, pa pa!